Czy masz świadomość? Chcemy prawdziwego upaństwowienia lasów, które obecnie są de facto sprywatyzowane przez firmę Lasy Państwowe. Firma ta działa przy niewielkiej kontroli politycznej, zaś kontrola społeczna nad jej działalnością jest wyłącznie fasadowa. Według raportu NIK prowadzona przez Lasy Państwowe gospodarka leśna stwarza ryzyko dla zachowania i ochrony lasów oraz ekosystemów leśnych. Chcemy, by lasy były zarządzane mądrze, przy prawdziwym zachowaniu równowagi trzech podstawowych funkcji: przyrodniczej, społecznej i gospodarczej, tak jak zapisano w ustawie o lasach. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Marta Jagusztyn, pomysłodawczyni inicjatywy Obywatele i Lasy. Dzień dobry pani Marto. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mała korekta, lasy i obywatele. Inna kolejność, ale w zasadzie to samo. Specjalnie to zrobiłem. A skąd w ogóle pomysł na nazwę tej organizacji, tej inicjatywy? Stąd, że oba te człony tej nazwy są jakoś nam bliskie, to znaczy zarówno idea ochrony przyrody, a w szczególności lasów, jak i idea promowania czy wzmacniania takiej świadomości obywatelskiej i też po prostu działanie na rzecz tego, co wokół nas jest i branie za to odpowiedzialności. Myśmy się długo zastanawiali, czy słowa obywatel i obywatelka, bo również używamy wymiennie, też są lasy i obywatelki, mówimy tak bądź śmak. Zastanawialiśmy się, czy to słowo już nie jest w pewnym sensie przebrzmiałe, bo znam takie środowiska, gdzie jak się powie, że słowo obywatel jest tak samo, czy na przykład las obywatelski jest tak samo dziwne jak lasy narodowe. Czy ludzie po prostu mają jakieś takie dziwne, to słowo wydaje mi się jakieś takie już przebrzmiałe, wolą mówić społeczeństwo niż obywatele i obywatelki. Natomiast no, wydaje nam się, że warto jeszcze tego słowa używać i promować właśnie i wzmacniać takie poczucie odpowiedzialności za to, co wokół nas. I, no i stąd się wzięła nazwa. Ja przeczytałem Państwu na początku audycji fragment z Państwa strony. Właśnie. I tutaj no ten fragment u mnie najbardziej zarezonował. Rozumiem, że jakby sama inicjatywa powstała pod wpływem jakiego impulsu? Co się takiego zadziało, że nagle wzięliście Państwo w swoje ręce ten temat? Ta historia jest dość klasyczna, to znaczy zaczęło się od naszego własnego lasu, który miał zostać wyrąbany. To jest taki las, który jest w sąsiedztwie miejscowości, która no, dla mnie jest na przykład jedynym miejscem, z którym się znam od dzieciństwa. W wielu miejscach mieszkałam, w wielu krajach mieszkałam, ale jak myślę o Polsce i o jakiejś takiej ojczyźnie, o domu, to myślę właśnie o tym miejscu i o tym lesie. No i właśnie ten las miał zostać wyrąbany, co spowodowało pewną mobilizację naszej lokalnej społeczności, która zresztą, to też było dość książkowe, bo ten las ludzi po prostu, las bardzo jednoczy, niezależnie od tego, jakie tam mamy poglądy polityczne, czy do jakich grup należymy, to jednak większość osób czuje jakąś więź z tym lasem. A później się okazało się, że angażowanie się w sprawy lasu, pomimo tego, że to są lasy publiczne, państwowe, jest bardzo trudne, wymaga dużo czasu, trzeba się strasznie dużo rzeczy nauczyć. One nie są bardzo trudne, ale to po prostu trzeba w pewien sposób rozszyfrować. No i doszliśmy do wniosku, że też zaczęliśmy się spotykać z innymi podobnymi inicjatywami i też dużo osób zaczęło się nas zgłaszać, żeby im pewne rzeczy wytłumaczyć. I doszliśmy do wniosku, że chcemy oszczędzić pewnych takich męk, czy też mąk wstępnych różnym osobom, które chcą się tym zacząć zajmować. I w ten sposób się narodziła taka inicjatywa ogólnopolska.
Pierwszy krok to było zrobienie mapy inicjatyw obywatelskich. Ta mapa ciągle istnieje i ją utrzymujemy, tylko teraz trochę mamy opóźnienie z update'ami. Tam już jest 134 inicjatywy na tej mapie, a szacuję, że tak naprawdę jest 150-170, bo jeszcze musimy nowe wprowadzić. Bardzo dużo się okazało, ludzie się po prostu do nas odezwali po tym, jak żeśmy wypuścili drugą mapę, tą mapę Rębni. No i jakby tą pierwszą mapę wypuściliśmy rok temu, rok i miesiąc temu. No i okazywało się, że tych inicjatyw jest coraz więcej, one chcą robić, chcą się angażować w sprawy swoich lasów, chcą ten temat rozumieć, chcą ten temat zgłębiać, no po prostu są duże potrzeby z tym związane i wydaje mi się, że to też jest taki rosnący problem społeczno-polityczny, bo tak naprawdę mówimy o 30% powierzchni kraju. To jest duży obszar i taka duża kwestia, która przez długi, długi czas jakoś nie istniała w dyskursie publicznym, a teraz nagle w dobie zmian klimatycznych, podczas COVID-a, ludzie się do tych lasów zwrócili i to jakby zaistniało jako kwestia właśnie i lokalnej polityki. Wydaje mi się, że na poziomie ogólnopolskim też to zaczyna wybrzmiewać jako kwestia, o której po prostu musimy rozmawiać i no, jakoś się adaptować do zmiany warunków wszelkiego rodzaju. Mnie trochę zdziwiło, bo jak pamiętam swoje początki związane z lasem, to jest okolica 95 roku, 96, działania Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot z Bielska-Białej. Trochę mnie zdziwiło, że państwo jakby zaczynali, czy takie mam wrażenie, może mnie pani wyprowadzi z błędu, że zaczęli państwo od nową inicjatywę, a czy nie było jakiejś, jak państwo mapowali to, co się dzieje, nie było takiej możliwości, żeby się, nikt w tym temacie, rozumiem, aktualnie nie działał, tak? Czy skąd decyzja, żeby pójść jakąś taką własną ścieżką? Nie, no oczywiście, że ludzie działali i to w różnych miejscach, tak? No jest bardzo dużo organizacji, może nie bardzo dużo, ale sporo i też całkiem sporo takich ruchów oddolnych. Mnie się wydaje, że tym, co w pewien sposób nas różni, jest to, że my wychodzimy z takiej perspektywy nie tylko przyrodniczej, tak jak na przykład pracownia, z którą zresztą bardzo się znamy dobrze i lubimy, tylko również z tej takiej bardziej obywatelskiej perspektywy. Ja te dwie nogi w nazwie naszej jakby nie bez kozery tam są. I ja zawsze powtarzam, znaczy ja ogólnie rzecz biorąc uważam, że nie ma ludzi normalnych, każdy jest trochę nienormalny i to jest bardzo dobrze. Natomiast ja to, co myśmy zaczęli zauważać, to to, że jakby, że lasem po prostu interesują się po prostu lokalne społeczności, tak samo jak się interesują tym, że są dziury w drodze, tak? I to była pewnego rodzaju nowa jakość. I to zainteresowanie kwestiami lasów też jest nową jakością i pewna perspektywa, z której ludzie na to patrzą, na tej zasadzie, że to jest pewnego rodzaju dobro wspólne, publiczne, o które po prostu musimy zadbać. To też nie jest tak, że jakby ludzie tej przyrody nie zauważają. Oczywiście, że ją zauważają i że czują z nią związek taki ekosystemowy, że są jej częścią, a ona jest częścią ich. To też jest jakby ten ekologiczny wątek jest ważny, ale ten wątek taki właśnie dobra wspólnego jest i wymagania w pewien sposób od władz i przedstawicieli, by jakoś się tym zajęli, kwestie ogarnęli, jest czymś nowym. I też na przykład sposób, w jaki teraz ta działalność ma miejsce właśnie poprzez takie oddolne, lokalne ruchy, też jest czymś takim niebywałym, tak? Nie wiem, ty pewno byłeś członkiem może programu Strażników Puszczy bodajże. Strażników Miejsc Przyrodniczo-Scennych, tak. Tak. Ja do końca nie wiem, na czym polegał ten program, mogę sobie tylko wyobrażać, ale tutaj co się tutaj zadziało, to co my widzimy jako pewnego rodzaju nową jakość,
To, że to rzeczywiście takie grupy sąsiedzkie zaczęły powstawać. Na tej samej zasadzie, co na przykład powstały ruchy miejskie, to ja sobie wyobrażam, że teraz takie, tak mówię o tym jako takie ruchy leśne. I one zdecydowanie potrzebowały onarzędziowania. I my w tym tutaj jakby widzimy, to jest część takiej naszej misji, żeby te ruchy po prostu wyposażyć w narzędzia skutecznego działania, bo też jakby takim nowym, wydaje mi się, wątkiem jest to, że te ruchy teraz są, one zaczynają być skuteczne. Wcześniej po prostu, znaczy to w ogóle, ja muszę ostrzec wszystkich, to jest dość frustrująca działalność i trzeba się bardzo napracować, żeby osiągnąć rezultaty, o czym możemy jeszcze porozmawiać. Natomiast te ruchy właśnie zaczęły podchodzić od tej strony takiej społeczno-politycznej. I okazało się, że w tym kontekście to zaczęła być dość skuteczna działalność. No i mamy już przykłady i też jakby ja widzę po prostu, że coraz większej ilości miejsc, no lasy państwowe, bo to zwykle po drugiej stronie są lasy państwowe, no po prostu już widzą, że nie mogą tak się zachować, jak zachowały się przez wiele, wiele lat i że po prostu trochę muszą zmienić perspektywę. Taka inicjatywa, nie wiem, z jakiegoś miejsca w Polsce, która jeszcze nie przyłączyła się do was, a chciałaby i zastanawia się, to przyrządowanie, to jakbyś miała sprzedać tą inicjatywę właśnie jakiejś społeczności lokalnej, to co tutaj od was mogą uzyskać, jednocześnie czego wy byście chcieli od takiej społeczności? My to chcemy tylko, żeby jak najwięcej osób angażowało się w sprawy lasu, tak? I to jest jedyne, czego chcemy. My też nie jesteśmy żadną formalną siecią, to nie jest tak, że do nas się wstępuje. My raczej tak, pewną taką widzimy swoją rolę służebną, ale to znaczy takiej organizacji o narzędziowywującej, a równocześnie też badającej ten rosnący ruch, jak i formułującej jakieś rozwiązania związane z lasem, a w szczególności z uczestnictwem lokalnej społeczności i społeczeństwa w ogóle w decyzjach o lesie. Także tym, co my możemy zaproponować na już, to jest nasza strona internetowa, na której jest taka zakładka biblioteka i tam są tak zebrane materiały i też prawa po prostu, które trzeba poznać w jednym miejscu. No to jest coś, co na przykład mnie zabrało, zebranie tego to zabrało mi parę miesięcy i przegryzienie się przez to wszystko, a na to po prostu daje bardzo, umożliwia w ogóle rozmowę z leśnikami, ponieważ leśnicy mówią swoim żargonem i wcale nie chcą tłumaczyć tego żargonu na polski, więc po prostu trzeba to rozumieć i dopiero jak się rozumie, to można wtedy postulować, żeby jednak trochę zaczęli tłumaczyć. Więc tak, więc jest ta biblioteka, no poza tym jest ta nasza mapa Rębni, na której można sprawdzić, co się będzie działo w lesie, który jest dla nas ważny. Poza tym też mamy różnego rodzaju kanały komunikacji i kanały wsparcia, to znaczy jeżeli ktoś chce zacząć działać, może się do nas zgłosić i możemy w różnych przypadkach postarać się zapewnić jakieś wsparcie, czy to będzie może wsparcie od jakichś innych działaczy, którzy na przykład są w podobnej sytuacji, już byli i coś wypracowali i wiedzą, jak to się robi, albo od jakiegoś eksperta, ekspertki przyrodnika, albo od prawnika, prawniczki, bo to różne potrzeby są. Więc to jest to, co chcemy zapewniać, natomiast tak jak mówię, to do nas się nie wstępuje, niczego nie wymagamy od nikogo. Cieszy nas po prostu to, że ten ruch się jakoś się szerzy i że lasy są dla ludzi ważne. A jak mogłaby Pani powiedzieć o jakiś, nie wiem, że pamięta Pani szczególnie jakieś informacje zwrotne od tych społeczności, które się do Was zwracają, to co Pani pamięta?
Ale w jakiej sytuacji? No w takiej, że mieli jakieś wyzwanie lokalne, zwrócili się do was i później, nie wiem, opowiadali wam, co się zadziało, co jakąś taką historię, która pokazuje trochę tam sytuację, kiedy to wasze oprzyrządowanie działa. Mhm. Czyli jeszcze nie powiedziałam, że jakby, że my na razie, na razie to jest dopiero pierwsza część, ta mapa i ta biblioteka i będziemy, to co próbujemy robić, to tłumaczyć te dość skomplikowane procedury na prosty język, tak? Mhm. To jest jakby to jeszcze powinnam była powiedzieć w poprzedniej odpowiedzi, natomiast no jest wiele przykładów, kiedy na przykład, nie wiem, zachęciliśmy kogoś do tego, żeby napisał petycję i trochę doradziliśmy, jak ją napisać. No i potem nagle się okazało, że po tym, jak ktoś napisał petycję i zebrał podpisy, no to z tego się zrobiła sprawa lokalna, a nawet w niektórych wypadkach ogólnopolska. I nagle się okazało, że można rozmawiać, że miejscowi radni się zaangażowali że to nie jest wcale sprawa beznadziejna, bo na początku się może wydawać, jak się pójdzie po raz pierwszy do nadleśnictwa, bo to jest ten poziom, z którym należy rozmawiać, bo to jest poziom decyzyjny, to często można się zniechęcić, bo leśnicy po prostu potrafią tak odpowiedzieć na jakieś wnioski, w ten sposób odpowiadają, żeby się człowiek zniechęcił i uznał, że to jest niemożliwe. No ale się jednak okazuje, że jeżeli się zna trochę żargonu, rozumie, że ten system, w którym operują leśnicy, bardzo często jest fasadowy, to znaczy pewne większość, może nie większość, ale jest sporo form ochrony czy procesów, które tak naprawdę trochę istnieją na papierze. I w momencie, kiedy się zacznie to kwestionować i domagać się czegoś realnego, no to zaczynają się otwierać pewne możliwości uzyskania czegoś, czy ochrony jakichś kawałków lasu. Mhm. Bo na Państwa stronie widzę, że z jednej strony są te inicjatywy, a z drugiej strony jest też mapa lasów planowanych do wyrąbania. Jak uzyskujecie dane do tej mapy? Mm-hmm. Znaczy to muszę to uściślić, co to jest za mapa. To jest mapa rębni, czyli takich najbardziej intruzywnych, inwazyjnych zabiegów gospodarczych, które są zaplanowane w obecnie obowiązujących planach urządzenia lasu. Plany urządzenia lasu tworzy się raz na 10 lat każde nadleśnictwo, w związku z czym niektóre z tych rębni zaznaczonych u nas są już wykonane, niektóre są przyszłe. Mhm. Każde nadleśnictwo jakby ten swój pól wykonuje we własnym cyklu i bardziej granularnych danych nie ma, to znaczy one są, bo one istnieją w tak wewnętrznym systemie lasów państwowych, w systemie informatycznym lasów państwowych, w skrócie SILP. Ale my na razie do nich dostępu nie mamy, będziemy o niego wnioskować, ponieważ to jest informacja o środowisku. Natomiast tak, no więc to jest to, co ta mapa pokazuje. W jaki sposób, co to są za dane i skąd my je mamy? Te dane zostały ściągnięte z Banku Danych o Lasach. To jest taka instytucja, którą powołały Lasy Państwowe. I w ogóle to jest dość taki fajny kierunek i fajna instytucja i w ogóle bardzo fajna mapa, ta mapa Banku Danych o Lasach, tylko że i ona zawiera bardzo dużo ciekawych informacji o lesie, ja ją bardzo, bardzo gorąco polecam i w ogóle też bardzo wszędzie dziękuję osobom, które pracują w BDL-u, bo zrobiły kawał dobrej roboty. Natomiast jeżeli chodzi o te informacje dotyczące właśnie zabiegów gospodarczych, to one niestety są podane w ten sposób, że ktoś, kto się nie zna na leśnictwie, nie jest w stanie na pierwszy rzut oka w ogóle nie jest w stanie znaleźć, gdzie te informacje są,
A po jak już znajdzie, to jest, one są w pewien sposób tam zaszyfrowane, ponieważ przeciętny człowiek nie wie, co to jest TPP, albo na przykład 4D, albo Agrotech, albo OCHR, nie ma zielonego pojęcia i po prostu nie wie, jak już nawet wyklika, gdzie ta tabelka jest, bo to się pojawia w postaci, te dane w postaci tabelki z Excela, to po prostu nie rozumie, co tam jest. To, co myśmy zrobili, to my wzięliśmy te dane i te dane są udostępniane, można je ściągnąć po prostu i myśmy je lepiej zwizualizowali. To jest jedyna rzecz, którą żeśmy zrobili. No tak, ale jak patrzę na tą mapę, to powiem szczerze, no robi ona wrażenia, bo właściwie ta nasza mapa, raczej ta Polska nasza na tej mapie jest właściwie cała czerwona od tych rębni. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Więc po pierwsze ta mapa nie służy do tego, żeby oceniać rębnistość Polski. To jest, czy też ile mamy w Polsce rębni, to jest takie chyba nowe słowo, które stworzyłam. Ta mapa służy temu, żeby oglądać, co się będzie działo z lasem, który nas osobiście interesuje. I to jest jakby pierwsza rzecz, którą należy podkreślić. Po drugie, myśmy rzeczywiście, tam jest czerwono, ponieważ my zaznaczamy na tej mapie, mając do dyspozycji takie dane, jakie mamy, zaznaczamy pododdziały, w których odbędą się rębnie. I czasem tych rębni w bieżących planie lasu zaplanowano na 30% tego pododdziału, czasem na 40%, czasem na 100%. To się różni. Wszystkiego tego można się dowiedzieć, klikając na pododdział i tam będzie to wyłożone ludzkim językiem, co się z tym pododdziałem ma stać. Także to jest ważne, żeby to zrozumieć i to jakby to jest na naszej mapie też wytłumaczone, w jaki sposób ją używać. Ale dodatkowo jeszcze jest taka informacja, której już na mapie na razie nie ma, ale pewnie ją dodamy, to, że jeżeli w danym pododdziale rębnia się zacznie, to ona się musi skończyć. To znaczy, jeżeli leśnik zacznie rębnię, to będzie ciął do oporu. To znaczy, jeżeli na przykład wycięty został pas lasu na skutek rębni zupełnej, to w następnym planie urządzenia lasu zostanie wycięty następny i następny pas przy nim, tworząc takie schodki. To jest jedna z form rębni. Jeżeli zaczęta jest rębnia gniazdowa, to znaczy wycinanie takich dziur w lesie, jak żeśmy to przetłumaczyli na język powszechny, to w następnym planie urządzenia lasu ta powierzchnia pomiędzy tymi dziurami też zostanie wycięta, ponieważ jakby ten cały w języku leśniczym ten cały drzewostan musi zostać przebudowany albo odbudowany. Więc to też należy mieć na względzie, że te pododdziały też jakby tą strefę, powiedzmy sobie, rażenia rębnią uwzględniają. Dodatkowo, jak później zauważyli biolodzy, którzy tą mapę komentowali, też jakby rębnia w jednym miejscu wpływa bardzo na otaczające lasy, więc na przykład gniazdowa też wpłynie na to, co się dzieje. Wycięcie gniazd wpływa na to, co się dzieje w tej powierzchni pomiędzy gniazdami. A co na Państwa inicjatywę mówią lasy państwowe? No lasy państwowe, no ja nie powiem, że ja liczyłam na podziękowania, chociaż szczerze mówiąc to myślę, że nam się należą, bo żeśmy wyedukowali leśnie całkiem spory kawałek społeczeństwa i chyba o lesie się mówiło tyle w czasach, nie wiem, konfliktu o Białowieży, tak, a o rębniach wtedy się mówiło o korniku, ale o rębniach to chyba nikt tyle nigdy jeszcze nie mówił. No ale podziękowań nie otrzymaliśmy, natomiast lasy państwowe trochę się zaperzyły, na nas obraziły i no i moim zdaniem zdecydowanie bezpodstawnie i no i dość tak agresywnie nawet powiedziałabym, wytoczyły zarzuty o manipulację. Ja te zarzuty, wydaje mi się, że już nawet w tym wywiadzie trochę rozmontowałam, ponieważ tak jak mówię, my działamy na danych z banku danych o lasach, lasów państwowych, wizualizujemy dokładnie to, co jest w BDL-u, tylko że wizualizujemy lepiej.
PDL-u również są dane podane na poziomie pododdziałów na przykład, więc gdyby zaznaczyć te pododdziały, w których są rębnie w PDL-u na czerwono, to wyszłaby dokładnie taka sama mapa. Więc no i tak jak mówię, po prostu nie mamy tych danych i no, my po prostu te dane do Lasów Państwowych wystąpimy. No i mamy nadzieję, że Lasy Państwowe nam te dane udostępnią i wtedy będziemy mogli się zająć rzetelną rozmową o naszym wspólnym lesie, a nie takimi internetowymi nawalankami, które niestety miały miejsce, ponieważ bardzo wiele nadleśnic również przystąpiło do ataku. Mamy 430 nadleśnic, każdy z nich ma, prawie każdy z nich ma konto na Facebooku, więc tego było sporo. No i tam Lasy Państwowe, zarzucając tam manipulacje, moim zdaniem bezpodstawnie, same manipulacje, ponieważ mówiły, że na naszej mapie nie ma informacji i zrobiły taki screenshot z naszej mapy, tylko jakby zapomniały tam kliknąć. Wiadomo, że trzeba kliknąć, tam się pojawia dokładna informacja. Na tych wizualizacjach naszej mapy, które zrobiło Lasy Państwowe, nie było tego kliknięcia, więc wyglądało rzeczywiście, jakbyśmy tylko zaznaczyli na czerwono i wszystkich straszyli, a to nie jest prawda. Więc no, trochę to było przykre i trochę pokazuje też, ile roboty Lasy Państwowe mają do wykonania, żeby jakby nauczyć się rozmawiać ze społeczeństwem i być instytucją transparentną i rzeczywiście tłumaczyć, co się dzieje, bo też mój argument jest taki, gdyby Lasy Państwowe rzeczywiście dobrze wykonywały swoją pracę i tłumaczyły, co robią w lasach i ludzie by o tym wiedzieli, to reakcja na naszą mapę byłaby żadna. No tak, jasne. A co wam się marzy w związku z tą inicjatywą? Co nam się marzy? No marzy nam się, że po pierwsze dużo osób zacznie się interesować kwestiami lasu i to trochę jest taki już dream come true, bo bardzo dużo osób się do nas zgłosiło i też nagle się okazało, że jednak dużo osób też już coś zrobiło dla tego lasu. To nie jest tylko takie chciejstwo, tam w wielu wypadkach już są bardzo konkretne działania. Że był taki ruch, jakie są właśnie ruchy miejskie, żeby były również ruchy leśne. I to jest taki pierwszy krok. Oprócz tego nam się marzy, żebyśmy rzeczywiście sensownie na temat lasów rozmawiali, tak właśnie po demokratycznie i obywatelsko, zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie ogólnopolskim. Marzy nam się, żebyśmy zaczęli sensownie te lasy chronić, bo obecnie chronimy je w stopniu nikłym. A czekają, znaczy przede wszystkim już mamy zmiany klimatyczne i musimy zmienić jakiś ten taki stary paradygmat myślenia o lasach państwowych. W tym fragmencie, który pan przeczytał na początku, była mowa o trzech funkcjach lasu: społecznej, przyrodniczej i gospodarczej. I oczywiście myśmy to powtórzyli, ale teraz tak się nad tym zastanawiam, to w zasadzie nawet to należało przeformułować, ponieważ na przykład usługi ekosystemowe, to ja nie wiem, do której funkcji zapisać, tak? W pewnym sensie musimy sobie zdać sprawę z tego, że na przykład nasza gospodarka i produkcja drewna czerpie z jakichś zasobów i funkcjonuje w tej naturze. No i to jest pewna połączona całość, tak? To nie jest tak, że no to są takie oczywiste niby sprawy, że z tego się nie da tak czerpać bez końca i bez żadnych konsekwencji. Ja oczywiście wiem, że Lasy Państwowe zaraz mi powiedzą, że więcej przerasta niż oni pozyskują, ale to też jakby nie do końca tylko o to chodzi. Chodzi o to, że niszczymy bioróżnorodność, która jest jakby takim wskaźnikiem jakości tego systemu, który też przed wieloma rzeczami nas chroni i daje nam coś, co z angielska się nazywa resilience, czyli taką zdolność przystosowywania się do różnych zmieniających się warunków, która teraz nam będzie bardzo, bardzo potrzebna. Więc marzy nam się, żebyśmy zaczęli o tym rozmawiać, żebyśmy zaczęli to inaczej konceptualizować. W Wielkiej Brytanii na przykład, nie wiem, chyba 2 miesiące temu wyszedł taki raport o ekonomii bioróżnorodności. To był raport napisany przez zespół pod przewodnictwem profesora z Cambridge, który mówił, właśnie który podchodził do sprawy w ogóle zasobów przyrodniczych natury, właśnie w ten sposób, mówiąc, że to nie są niewyczerpywalne zasoby i powinniśmy też jakby myśląc również o rachunku ekonomicznym,
to brać pod uwagę, bo tego się w pewien sposób, tego się nie bierze z jakichś powodów pod uwagę, się w pewien sposób nie wlicza. I to był, to co jest takie ciekawe, to jest to, że ten raport był wydany przez skarb jej królewskiej mości, więc mi się też marzy, żeby polscy politycy i polskie instytucje też zaczęły może w taki mniej sztampowy sposób myśleć o naturze i o lasach. No tak, to tu mi się przypominają takie obrazki z różnych uroczystości, dni leśnych, gdzie politycy sadzą drzewka na czasami na zrębach zupełnych i, no i to jest odtrąbiane jako wydarzenie. Mówi się o dużych liczbach, natomiast zapomina się o tym, że las lasowi nierówny. No ja niestety mam taki pogląd na to, że jednak w Polsce mamy większość plantacji desek, a nie lasów, bo dla mnie las to jest miejsce, gdzie leżą martwe drzewa. Ostatnio robiliśmy z Adamem Wajrakiem w Tygodniku Spraw Obywatelskich. Możecie Państwo przeczytać długi wywiad, w którym Adam Wajrak właśnie między innymi mówi o wartości, bezcennej wartości leżących drzew w lesie. Ja rozumiem, że Państwo też przy okazji tej inicjatywy o tych drzewach w lesie leżących, martwych mówicie. No, na pewno się jakoś tym zajmujemy, tak? Bo to też jakby są takie kwestie, że takich, że powiedzmy lokalna inicjatywa chce ten las chronić, będzie takich miejsc, na przykład szukać to bogactwo tego lasu w pewien sposób chronić, ale to, co Pan powiedział o tym, czym jest las, to jest w ogóle istotna dyskusja i ją w pewien sposób można pociągnąć dalej, bo można pokazać również to, że dla leśników nie tylko plantacja jest lasem, ale również na przykład zrąb jest lasem dla leśników. No, to tego nie wiedziałem. Nie, no tak, tak, dokładnie, nie, to... Więc to jest coś, co dla przeciętnego człowieka jest niezrozumiałe. No i pytanie, którym językiem mamy się posługiwać? Czy językiem leśników, czy językiem przeciętnych ludzi? A jeżeli chodzi o te lasy takie bardziej gospodarcze, no to ja na przykład ten las, którego u mnie się zaczęło i który tak naprawdę jest, powiedzmy sobie, że może 20-30 metrów stąd to się zaczyna, bo mam to szczęście, że teraz jestem blisko tego lasu, no to jeden jego kawałek to jest rzeczywiście taki bór suchy na ubogim siedlisku. Drugi jest o wiele bardziej ciekawy, tam kiedyś miał być w ogóle rezerwat. Ale nawet ten bór suchy, można powiedzieć, że to jest plantacja desek, ale on ma dużą wartość, tak? Ma wartość dla ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. On też generuje olbrzymią taką gospodarczą wartość, bo to jest akurat taka miejscowość, gdzie dużo osób przyjeżdża rekreacyjnie. Więc to też są wartościowe lasy. I one też są wartościowe nie tylko z tego punktu widzenia, że dają nam deski. One również na przykład, jeżeli chodzi o tą miejscowość, no to chronią tą miejscowość przed suszą, czy przed wiatrem, czy przed upałami. No i też z tego względu są ważne, tylko że jakoś jeszcze nie nauczyliśmy się widzieć tym wartości. Jakoś nam się wydaje, że to jakoś się naturalnie zdarza, że tak będzie. No ale jeżeli wytniemy ten las, to po prostu tę wartość, akurat nasza społeczność, no i to jest ten dialog, którego my byśmy chcieli, no to jest dialog o tym, gdzie są te wartości i korzyści, kto ma na tym wszystkim zyskiwać, a kto tracić, między innymi, tak, bo tam jeszcze są oczywiście inne perspektywy, inne tematy. Dobrze, to Pani Marto, jeszcze na koniec, jakby Pani miała pokierować słuchaczy, którzy słuchają nas, a chcieliby się do Państwa jakoś zgłosić, czy jakoś przyłączyć, czy jakoś skorzystać z Państwa pomocy, to co mają zrobić? Taka osoba może po pierwsze odwiedzić naszą stronę internetową lasyiobywatele.pl.
i tam obejrzeć sobie mapę Rębni i zorientować się, co jest planowane dla jej lasu w bieżącym planie urządzenia lasu i w którym momencie cyklu planu urządzenia lasu ten las się znajduje. Może również wejść na bank danych o lasach, który już tutaj, o którym mówiłam, gdzie też jest dużo informacji cennych i można spróbować tam się w tych informacjach połapać. Mamy, jak mówiłam, też zakładkę z różnego rodzaju poradnikami. Tam też wszystkich zapraszam. Jeżeli po takiej wstępnej lekturze i oględzinach taka osoba się zdecyduje, że chciałaby działać, to na naszej stronie głównej jest formularz Chcę działać dla lasu i zachęcamy do wypełnienia tego formularza. I po otrzymaniu takiego formularza postaramy się taką osobę jak najlepiej pokierować albo jej doradzić, co dalej mogłaby zrobić. Super. W tym miejscu postawmy kropkę. Ja jeszcze tylko przypomnę, ta strona, o której pani Marta mówiła, to lasyiobywatele.pl. Dzisiaj państwa i moim gościem była pani Marta Jagusztyn z inicjatywy Lasy i Obywatele. Pani Marto, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję panu i słuchaczom i wszystkich gorąco zachęcam do angażowania się w sprawy lasu. Jak powiedziałam, to jest trochę trudne, ale za to można o wiele więcej się chodzi po lesie i to jest bardzo fajne. Ja również państwa do tego zachęcam i jednocześnie zachęcam do spotkania z nami za tydzień w kolejnym numerze tygodnika Spraw Obywatelskich i podcaście Czy masz świadomość? Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!